ćwiczenie, 5-punktowe zanurzenie. My użyliśmy takiego skrótu SORCH. Sygnał, orientacja, regulator, czas, zanurzenie. Wypatrzcie na mnie, 5-punktowe zanurzenie, OK. I punkt pierwszy, sygnał OK, sygnał na zanurzenie. Punkt drugi, orientacja, orientuję się, gdzie jestem. I punkt trzeci, szykuję sobie regulator, wkładam regulator do ust, oczyszczam go. Punkt czwarty, sprawdzam, czy działa mi komputer. Wiem, że wszystko jest OK, znam czas zanurzenia. I punkt piąty, realizuję zanurzenie poprzez spuszczenie powietrza z żakietu, wyrównanie ciśnienia, więc ręka ląduje na nosku i wykonujemy zanurzenie do żądanej głębokości.